Cześć, witam Was ponownie na moim kanale, z tej strony Jastrząb, a dzisiaj zapraszam Was na film z butelkowania piwa świątecznego, z którego ważenia film jest już na kanale. Zapraszam. Słuchajcie, przede wszystkim dziękuję Wam za prawie 500 subskrypcji w tym momencie. Ledwo nagrałem filmik w podziękowaniu za 100 subskrypcji. Jeszcze nie zdążyłem go dodać na kanał. Minął weekend, a tutaj tak na dobrą sprawę już mam prawie 500 subów. Także wielkie dzięki dla Was. Cieszę się, że oglądacie te materiały. Jeśli Wam pomagają, no to mega mnie to cieszy, jeżeli korzystacie z moich patentów i tak dalej. Natomiast właśnie dzisiaj tak też w podziękowaniu pełen film z butelkowania piwa domowego, z butelkowania piwa świątecznego, które sam ważyłem, jak wiecie, i film jest właśnie na kanale, jak wspomniałem w wejściu do tego filmu. Natomiast czemu ten film taki cały z butelkowania? No bo jak ktoś ogląda kanał, to wie, że już jeden taki pełny z butelkowania jest. Ano dlatego, że wtedy było to nagrywane w gorszej jakości dźwięku, jeszcze i obrazu, i być może teraz będzie Wam się to milej i przyjemniej oglądało. A dla tych, którzy są już ciekawi pierwszych efektów piwa świątecznego, będę też go mógł dzisiaj odrobinkę spróbować, jeszcze nie nagazowanego, ale już przefermentowanego. Jeśli oglądaliście film z ważenia, no to wiecie, że tam był użyty słód jasny i 100 gram słodu ciemnego na 18 litrów piwa, na 18-litrową warkę. Nie pamiętam dokładnie, ile było słodu jasnego, ale to trzeba się wrócić do filmu właśnie z ważenia tego piwa. Co ważne, były tam drożdże S04, czyli drożdże górnej fermentacji. Pierwszy raz korzystałem z tych konkretnych drożdży, też jestem ciekawy, jak przerobiły to piwo. No i składniki, te składniki świąteczne, czyli skórki pomarańczy starte, czyli goździki, owoc jałowca i laski cynamonu, które tam wleciały. Bardzo jestem ciekawy efektu. Ale skupmy się póki co na butelkowaniu. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zastanawiacie się nad właśnie ważeniem piwa i później jak to zabutelkować i tak dalej, co zrobić, żeby ono miało gaz, już tłumaczę. Co Wam będzie potrzebne? Na pewno środki dezynfekujące, butelki, płuczka do butelek i tak dalej. Ale teraz po kolei. Jest mnóstwo filmów na serwisie YouTube, które mówią o tym, żeby do dezynfekcji używać nadwęglanu sodu. I są osoby, które to propagują, że używają nadwęglanu sodu do dezynfekcji sprzętu, do dezynfekcji butelek. Według mnie nic bardziej mylnego. To jest proszenie się o infekcję. Nadwęglan sodu świetnie sprawdza się jako środek myjący, ale nie dezynfekujący. Nie po to piwowarstwo domowe idzie cały czas do przodu i cały czas wymyślane są nowe technologie i coraz bardziej doskonałe, żeby korzystać jakby z tych metod przestarzałych już. Także zwróćcie uwagę też na to. I jeżeli chodzi o mycie butelek, tak, używam nadwęglanu sodu. Tu mam butelkę i zaraz powiem, jak to robię. Ale skupiamy się na myciu. Mycie butelek. Tak naprawdę butelki u mnie z reguły pochodzą z piwa spożytego przeze mnie lub moich najbliższych. Są wstępnie opłukane 2-3-krotnie po spożyciu takiego piwa. Następnie zasypywane 2 gramami nadwęglanu sodu i zalewane gorącą wodą z kranu. Po prostu do pełna. Tak odstawiane na 30 minut. Później ten roztwór jest wylewany. Zakrywam to folią aluminiową i gumką recepturką, dzięki czemu nie dostaje się do środka kurz i żadne mikroby. I tak są przechowywane butelki u mnie w kartonach i tak na dobrą sprawę czekają na butelkowanie. Ale to nie wszystko, bo przed samym butelkowaniem taką umytą nadwęglanem sodu butelkę musimy zdezynfekować. A dezynfekujemy butelki środkiem Sanipro lub Star San. Tu mam ten środek. Jak go używać konkretnie, znajdziecie instrukcję na opakowaniu. Ja powiem Wam tak, że używam go w roztworze 10 ml na 5 litrów wody kranowej. Teoretycznie można tego środka używać wielokrotnie, szczególnie jeżeli rozcieńczamy go w wodzie destylowanej, ale dla mnie mija się to z celem, bo taka litrowa butelka tego środka kosztuje około 100 zł. Także naprawdę, biorąc pod uwagę, ile zużywamy tego do dezynfekcji naszego sprzętu, no nie wiem, nie chce mi się nawet tracić miejsca na przechowywanie tego środka już roztworu. Gdzie kupić te środki? Jeżeli chodzi o Star San czy Sanipro, to najlepiej kupić to w sklepach dla piwowarów domowych. Tam te środki są powszechnie dostępne. Natomiast jeżeli chodzi o nadwęglan sodu, no to możecie kupić w najpopularniejszym serwisie internetowym. Kupicie tego nadwęglanu 5 kg za 40 zł. Także też jest to bardzo tanie. Też nie przelewam go z butelki do butelki, tylko przykładowo, jeżeli mam do umycia 20 sztuk butelek, to do każdej sypę 2 gramy, zalewam gorącą wodą, później wylewam. Nie bawię się w przelewanie i tak dalej, bo szkoda mi na to czasu po prostu. Ok, środki dezynfekujące mamy omówione, które będą nam potrzebne. Więc jeżeli jeszcze ich nie macie, a planujecie ważyć piwo dopiero, zaczynać ważyć piwo, no to musicie po prostu je mieć. Środki myjące, dezynfekujące. To jest podstawa w piwowarstwie domowym, gdyż zakażenie potrafi nam spaprać robotę i zepsuć cały fan tak naprawdę z ważenia piwa domowego. Jeżeli to już mamy, to tak jak wspomniałem, butelki. Skąd pozyskacie? No to wasz problem. Patentów jest na to mnóstwo, tak i tak dalej. U mnie w tym momencie w browarze domowym po prostu na bieżąco puste są zastępowane pełnymi, tak można by to powiedzieć. Są te butelki w stałym obiegu. Do dezynfekcji butelek, poza środkiem wcześniej wspomnianym, czyli Sanipro lub Star San, ja używam Sanipro, potrzebna nam będzie suszarka do butelek i płuczka do butelek. Oczywiście to nie jest tak, że to jest konieczne, ale przy tym koszcie około 40 zł za te dwie rzeczy, też kupicie w sklepach dla piwowarów domowych, to naprawdę, naprawdę, uwierzcie mi, jest urządzenie zbawienne. Działa to w ten sposób, że tu lejemy płyn dezynfekujący, właśnie ten roztwór Sanipro, następnie nakładamy butelkę i płuczemy i odstawiamy na suszarę do ocieknięcia. I co ważne, te wszystkie rzeczy wykonujemy nie dzień przed rozlewem, nie 5 godzin przed rozlewem piwa do butelek, tylko tuż przed rozlewem piwa do butelek. Godzinę wcześniej, pół godziny wcześniej i odstawiacie butelki po prostu do obeschnięcia. Ok, jeżeli mamy zdezynfekowane butelki, jeżeli mamy środki dezynfekujące, to omówione, no to jak to piwo zlać? No i teraz różne są metody, tak? Jedna to taka, że fermentujecie piwo w wiadrze z kranikiem, takim jak tutaj, i ono po prostu się tam znajduje i bezpośrednio z tego kraniku zlewacie to piwo do butelek. Natomiast ja nie polecam fermentacji piwa w wiaderku z kranikiem. Nie to, że w wiaderku, wiaderko ok, ale nie w wiaderku z kranikiem. Dlaczego? Dlatego, że kranik jest tak naprawdę największą przyczyną jakichkolwiek nieszczelności podczas fermentacji. I on jakby może być też przyczyną zakażenia naszego piwa. Dlatego albo wiadro zamknięte, albo jakiś balon typu gąsiorek po prostu zwykły, a ja fermentuję w tak zwanych kekpetach czy petainerach. Możecie sobie wyszukać w popularnym serwisie internetowym, aukcyjnym. Tutaj u mnie stoi w takim kartoniku z browaru Pinta 30-litrowy kekpet właśnie, w którym fermentowało piwo. On jest bardzo szczelny, nie ma żadnych nieszczelności, jedyne co to jest korek fermentacyjny i rurka, no ale wadą tego jest to, że z tego kekpetu muszę przelać piwo do wiadra z kranikiem, żeby móc je zabutelkować. No i teraz kolejna sprawa. Jeżeli mamy już kekpet, jeżeli mamy wiadro z kranikiem, no to co będzie nam potrzebne? No oczywiście wąż do zlania tego piwa. Wąż musi być zdezynfekowany. U mnie on jest zdezynfekowany, wygotowany przez 20 minut w tym garnku, który znajduje się za mną. I tym wężem będę zlewał to piwo. Na koniec tego węża akurat dzisiaj założę jeszcze taką drucianą gąbeczkę do mycia, która też jest wyparzona. Ona będzie miała za zadanie przefiltrować jakieś tam resztki chmielin i różnego dziadostwa, które w tym piwie mogło zostać. I oczywiście gumki recepturki, którymi przytwierdzę też tą gąbeczkę do wężyka, też są wyparzone. Ja jeszcze mam słoik. On jest tutaj z wodą, bo ta woda w środku była gorąca, on się zawekował, można powiedzieć. I po co mi ten słoik? A no bo będę chciał odzyskać gęstwę drożdżową oczywiście, ale jak pozyskać gęstwę drożdżową, to u mnie na kanale też już jest, dlatego link do tego filmu znajdziecie w opisie. Słuchajcie, dobrze, no i teraz tak. Czy tylko kranik wystarczy? No tak, wystarczy. Ale jest coś, co Wam też ułatwi życie przy butelkowaniu. Ok, i ta rzecz, o której mówię, że ułatwi nam życie, to właśnie taka rurka. Rurka z zaworkiem grawitacyjnym. Montujemy ją na kranik po prostu, nasadzamy butelkę. W momencie, gdy zawór zaczyna się odblokowywać, dotykając dna butelki, zaczyna lecieć nasze piwo. Jeżeli w ten sposób lejemy piwo, to dwutlenek węgla od spodu wypycha ku górze tlen z butelki. I dzięki temu piwo będzie mniej natlenione i będzie bardziej trwałe. Kolejna rzecz, która nam się przyda, to taki reduktor osadu. Też kupicie w sklepie dla piwowarów domowych. On też ma na celu zredukować osady, chmieliny, drożdże itd., które będą nam leciały do naszego piwa, do butelek. Ok, ja wiem, że mówię teraz tak, jakbym mówił do osoby, która będzie pierwszy raz butelkowała piwo. No i ten film do takich osób jest skierowany, tak na dobrą sprawę. Także co jeszcze nam będzie potrzebne? Mamy butelkę, mamy jak przelać piwo do niej, wszystko wiemy jak zdezynfekować, zresztą zaraz to wszystko pokażę. No i mamy kapsle. Kapsle, które też kupicie w sklepach dla piwowarów domowych. Kapselek musimy nałożyć na butelkę w momencie, gdy piwo do niej przelejemy. No i zlać tak całą warkę. Niech on sobie luźno na niej siedzi. Bo jeszcze dwutlenek węgla będzie ten tlen wypychał, a kapselki będą po prostu się unosiły i opadały, tak na dobrą sprawę. Jak zlejemy sobie całe piwo do butelek, wszystkie, które mamy, będą już pełne, gotowe do zakapslowania, no to do zakapslowania posłuży nam kapslownica. Ja używam modelu Greta od blisko 8 lat już teraz prawie będzie. Także służy mi wiernie, z przerwami w piwowarstwie domowym, ale nic się z nią nie dzieje, jest bardzo spoko. Aha, słuchajcie, jeżeli chodzi o kapsle, różne są szkoły, że jedni mówią, że wystarczy je tylko zalać wrzątkiem, inni, że w ogóle nie trzeba dezynfekować i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że skoro dezynfekuję wszelkie inne rzeczy do rozlewu piwa do butelek, to nie przeszkadza mi nic tych kapsli wygotować 10 czy 15 minut. Po prostu mam pewność, że są one sterylne. Zrobicie jak chcecie, ale jeżeli nie chcecie mieć zakażonego piwa, to warto słuchać moich rad, bo mnie się zakażona warka jeszcze nie zdarzyła. Przynajmniej od powrotu do piwowarstwa domowego. Nie mówię o jego początkach, gdy właśnie stosowałem sam nadwęglan sodu, słuchając innych youtuberów. Dopiero gdy dotarłem do forum dla piwowarów domowych piwo.org, tak na dobrą sprawę zacząłem bardziej zgłębiać temat piwowarstwa i dzięki ludziom z dużo większym doświadczeniem ode mnie zacząłem doskonalić swój warsztat. Dlatego dziękuję za istnienie forum, pozdrawiam wszystkich forumowiczów w tym momencie i może kiedyś do zobaczenia na żywo. Ok, mamy omówiony sprzęt, który będzie nam potrzebny, ale co zrobić, by nasze piwo było gazowane? My będziemy nagazowywać nasze piwo poprzez proces refermentacji. Do tego celu możecie użyć cukru, glukozy lub słodu. Ja używam cukru, ponieważ ta ilość cukru, którą wprowadzimy do naszego piwa na tym etapie, nie wpłynie na jego smak, a po prostu tylko zapewni jego nagazowanie. Zwykle w 90% moich warek na nagazowanie piwa daje 2 gramy na półlitrową butelkę. Ok, i dlaczego tyle? No, na wszystkich brukitach piszą 4 gramy, a moim zdaniem to jest najszybsza droga do powstania granatów. Oczywiście, jeżeli dacie 4 gramy na półlitrową butelkę i to piwo wypijecie całe praktycznie na imprezie po 2-3 tygodniach od zabutelkowania, no to granatów nie będzie. No ale jeżeli zostawicie to na 3, 4, 5, 6 miesięcy, myślę, że granaty murowane. Granaty dla niedoświadczonych, czyli efekt tego, że butelkę może po prostu rozsadzić. Więc ja w taki sposób unikam granatów. Nie powiem, zdarzało mi się dawać 3 gramy cukru na butelkę i też granatów nie było, ale mówię, wolę bezpiecznie 2 gramy i tak stosuję. Natomiast w tym piwie dam 2,8 grama na butelkę. Dlaczego? Bo mamy 21 listopad, to piwo miało być butelkowane 16 listopada, więc już się troszeczkę spóźniłem. I Kolejna sprawa jest taka, że ma być dobre na święta i podczas święta ma zejść całe, tak? Czyli cała moja rodzina, moi przyjaciele będą to piwo pić, mam nadzieję, ze smakiem. Będzie tego 36 butelek i jeżeli dam tego cukru nie 2 gramy, a 2,8 grama, to po prostu to piwo nagazuje się szybciej i do świąt zdążę. Mam jeszcze 4 tygodnie. Dobra, słuchajcie, zatem mamy omówione wszystko i teraz co zrobię po kolei? No oczywiście, jeżeli Wy macie piwo w jednym fermentorze z kranikiem i z niego będziecie zlewać, no to tak robicie już i na tym etapie, i ten etap pomijacie. Ja muszę zdezynfekować ten fermentor. Jak wiecie, ja swoje fermentory przechowuję zalane w części roztworem nadwęglanu sodu lub roztworem Sanipro, który został mi, załóżmy, z dezynfekcji jakichś tam sprzętów, tak? I w ten sposób jest przechowywany mój fermentor. W tym momencie wyleję ten roztwór i zrobię świeży, naleję świeży i zdezynfekuję fermentor. A właśnie, jak daję te 2,8 grama cukru na butelkę? Ja przygotowuję syrop cukrowy, który mam tutaj w garnuszku. On jest wcześniej ostudzony. Poszło tu 100 gram cukru i poszło 800 ml wody. Zostało to rozpuszczone, zagotowane, ostudzone. W tym momencie ma temperaturę pokojową. To wleję na dno naszego wcześniej zdezynfekowanego fermentora, z którego będę piwo rozlewał do butelek. Jak wleję tutaj na dno ten syrop, to będę dopiero przelewał piwo z fermentora tutaj, kekpeta. Ok, wylałem stary płyn, teraz potrzebny mi będzie płyn nowy. Płyn, a w zasadzie roztwór Sanipro. W tym momencie nabieram 10 ml, 2 razy po 5, bo strzykawka ma 6. Albo 6,4. A jak ktoś by liczył tylko do 5, to 2 razy po 5. Czyli piwowarstwo jest proste. Wystarczy umieć liczyć do 5, tak na dobrą sprawę, i działamy. Dobra, leci to do wiadra i druga taka strzykaweczka, 5 ml. No i teraz uzupełniam to 5 litrami wody. Ok, roztwór jest gotowy. W tym momencie przykrywam to pokrywą. Zamykam szczelnie. Trząsę około 60 sekund, aż wytworzy się piana, bo to jest czas, który jest potrzebny na zabicie wszystkich drobnoustrojów. Odstawiam, ponownie powtórzę tą czynność z 2-3-krotnie jeszcze podczas innych procesów, które tu będę robił, podczas tak zwanych przerw, które tu będę miał. Ok, teraz zajmę się dezynfekcją butelek, ale w tym celu najpierw zdezynfekuję środkiem do szybkiej dezynfekcji naszą suszarkę. Ja wiem, że tak naprawdę środek do dezynfekcji z butelek w momencie, gdy będzie ociekał, będzie miał z nią kontakt, ale na wszelki wypadek wolę ją jeszcze spryskać środkiem do szybkiej dezynfekcji. Tu był Desam Spray, ale w tym momencie tutaj w tym spryskiwaczu jest płyn IPA Kontakt, czyli alkohol izopropylowy rozcieńczony do 70% alkoholu. I taki roztwór wystarczy, aby zdezynfekować w tym momencie tą suszarkę. Ok, aby przejść do dezynfekcji butelek, będę też potrzebował środka dezynfekującego do nich, czyli znowu roztwór Sanipro. Tutaj mam litrowy dzbanek wody, w zasadzie 1,2 litrów jest po szczyt, tu jest litr. Dlatego do tego dzbanka leję 2 ml Sanipro i uzupełniam wodą. Płuczka lubi chlapać, dlatego wstawiam ją w talerz głęboki i leję nasz środek dezynfekujący właśnie tutaj. Do płuczki, do wnętrza płuczki. Ok, jak wiecie, moje butelki wyglądają w ten sposób. Zatkane są folią aluminiową i gumką recepturką, dlatego no niestety będę musiał teraz przygotować sobie butelki do dezynfekcji, czyli ściągnąć to wszystko. Ok, buteleczki sobie ogarnąłem, natomiast przyznam szczerze, że zawsze robię to na podłodze. Dzisiaj na potrzeby filmu, żeby to było lepiej widać specjalnie dla Was. Jest to robione na tym małym stoliczku, ale działamy. Pamiętajcie, że butelki jakby płukamy kilkukrotnie. I odstawiamy oczywiście na suszarkę. Ja zawsze odstawiam od dołu ku górze, mniej więcej naprzemiennie, żeby ta suszarka nam się nie przechyliła, nie wywaliła. I tak robimy ze wszystkimi butelkami. Już zapewne widzicie, dlaczego potrzebny nam był ten talerz, bo piana się mocno wylewa z tej płuczki. Ok, butelek powinno być 36 na 18 litrów piwa, jest 38, dwie w zapasie na wszelki wypadek. Butelki sobie zestawiam i zostawiam do osuszenia, a my możemy się w tym momencie zabrać do przelewania piwa z fermentora, w którym fermentowało, do wiaderka z kranikiem, z którego będzie rozlewane do butelek. Ok, w tym momencie muszę wylać nasz płyn dezynfekujący z fermentora, czyli roztwór Sanipro. W tym celu wyciągnę rurkę z zaworkiem grawitacyjnym ze środka tego wiaderka. Ona też się tam dezynfekowała. Montuję rurkę na kranik i zlewam ile mogę do tego 5-litrowego baniaka. To posłuży mi później do przechowywania fermentora. Odkręcamy i część płynu spłynie przez kranik. W tym momencie go też już w dużym stopniu zdezynfekuję. Tak około 60 sekund będę zlewał właśnie przez kranik, a reszta pójdzie przez lejek już normalnie. Tyle ile weszło, zakręcam i odstawiam. Tym zaleję później fermentor. Teraz jak zresztą widzicie, zostało tu sporo piany i jeszcze trochę środka dezynfekującego. To wszystko oczywiście wyleję do wanny, natomiast później będę to płukał wodą, która jest na pewno czysta, nie zawiera żadnych mikrobów, i końcówka od węża prysznicowego, przy którym będę lał tą wodę, tutaj też zostanie zdezynfekowana. Ok, fermentor jest zdezynfekowany, opłukany z reszty piany i tak na dobrą sprawę można by to było tak zostawić, ale ja na wszelki wypadek spryskam go jeszcze środkiem do szybkiej dezynfekcji wewnątrz na bazie alkoholu. Wytrę dokładnie ręcznikiem papierowym i zostawię, aż ten alkohol odparuje. I słuchajcie, każda metoda, która się sprawdza, jest dobra. U mnie te właśnie się sprawdzają. Ok, alkohol z tego pojemnika odparował, jest on już zdezynfekowany. Fermentor, z którego będziemy lali piwo do butelek. Natomiast w tym momencie musimy odkazić tutaj korek, zewnętrzną część fermentora, w którym piwo fermentowało, i wyciągnąć korek z rurką. Rozprowadzimy to dokładnie ręcznikiem papierowym. OK. I wyciągamy. Najpierw rurkę powoli, delikatnie, aby jej zawartość nie cofnęła nam się do naszego piwa, chociaż jest tutaj alkohol też wysokoprocentowy. W związku z tym to i tak by naszego piwa nie zakaziło, ale na wszelki wypadek powoli wyciągam rurkę. Jest. Na wszelki wypadek jeszcze raz prysnę, tu gdzie była rurka. Przetrę. No i wyciągam korek. Dobra, słuchajcie, no i teraz musimy to przelać z tego fermentora do tego. Pokrywę na razie odstawiam tutaj na bok. Muszę wyciągnąć mój wąż, którym będę przelewał. Woda jest tutaj strasznie gorąca, dlatego pomogę sobie łyżką, która też była gotowana razem właśnie z tym wężem i odkażana. Łapy mam czyste, zdezynfekowane. Teraz na jedną końcówkę tego węża zakładam taki oto druciak. To właśnie ma nam przefiltrować jakieś tam, powiedzmy, pozostałości chmielin jeszcze i tego typu rzeczy. Gumki, recepturki, które też były dezynfekowane, za ich pomocą montuję właśnie tutaj ten druciaczek. No i cóż, wprowadzam wąż do naszego fermentora. Jest plum. W tym momencie drugą końcówkę węża, która trochę nam dotknęła kartonu, jeszcze tu prysnę. I dezynfekuję swoje usta. No i trzeba się zaciągnąć. Teraz jak najniżej na samo dno opuszczam wąż, aby piwo się dekantowało, czyli przelewało. Po co odkażałem usta? No bo przecież na nich też są moje bakterie, a nie chcę piwa zakazić. W tym momencie pilnuję tylko, żeby właśnie raz na jakiś czas pogłębić wężyk, a tutaj, żeby piwo się jak najmniej napowietrzyło, żeby on był jak najbardziej zanurzony. Leci piwo ciemne, takie jak miało być, tu miało być 38 SRM z tego co pamiętam, ale bardzo klarowne, mega wyklarowały to piwo te drożdże. Za chwilę, kiedy przestanie mi starczać tamtego wężyka, będę musiał z pewnością troszeczkę pogibać naszym fermentorem, to znaczy nachylić go w tę stronę, aby po prostu jak najwięcej piwa zleciało. Jeden błąd, bardzo duży błąd, czego nie zrobiłem. Widzicie, nawet mnie się zdarza. Nie wlałem syropu cukrowego, zrobię to teraz, póki jeszcze nie zlało się całe piwo. Wam też się może zdarzyć takie kuku. Wtedy najważniejsze to nie panikować, nie robić głupot, tylko wlać ten syrop. Ja mam na całe szczęście odkażoną łyżkę wygotowaną, którą jeszcze raz odkażę środkiem do szybkiej dezynfekcji i całość tego delikatnie zamieszam przed rozlewem, ale bardzo delikatnie, żeby nie napowietrzać. Generalnie zawsze należy pamiętać o tym, żeby syrop cukrowy wlać na samo dno i wtedy on się nam dokładnie wymiesza. No ja w tym momencie zapomniałem, tak się zdarza. Natomiast, tak jak widzicie, nie jest to tragedią. Można go wlać w trakcie lania piwa, a w tym momencie po prostu weźmiemy i zamieszamy to za chwilkę. ok, wleciało prawie 19, no 18,5 litra piwa. Została na dnie fermentora bardzo gęsta, zbita warstwa drożdży, z tego co zauważyłem. Wyciągam wąż i teraz pierwsze co robię, wyparzona wcześniej łycha, ale jeszcze ją na wszelki wypadek środkiem do szybkiej dezynfekcji psikam. No to tylko ze względu na to, że zapomniałem wlać tego syropu. Jest. Delikatnie przecieram ręcznikiem papierowym. Ok, przy okazji macie film, co jeśli się zapomni. W tym momencie delikatnie, naprawdę delikatnie mieszamy, żeby zanadto nie napowietrzyć tego piwa. Ok, uważam, że to wystarczy. W tym momencie zakrywamy fermentor, z którego będziemy przelewać pokrywą. Robię miejsce na stole i stawiam tu fermentor do zlewania już piwa. Ok, fermentor już na swoim miejscu. Chcecie, to możecie odczekać dłużej, aż tam jeszcze jakieś chmieliny czy drożdże opadną na dno. Natomiast tutaj raczej nie mam tego problemu, piwo było mega klarowne. W tym momencie co robię? Wszystko sobie przygotowuję. Pod spodem mam tutaj garnuszek podstawiony, bo zawsze będzie nam troszeczkę ociekać też z tego kraniku. Nie chcę zapaprać podłogi, oczywiście jest też ręcznik rozłożony. Nieodłączny element, czyli kapslownica, u mnie Greta, jak wiecie. Kapsle, które są tutaj zdezynfekowane. No i cóż, w tym momencie zleję ten płyn, który jest tutaj dezynfekujący w kraniku, ale zanim to zrobię, bo fermentor trochę stał i o ile wewnątrz nie miał styku z żadnym dziadostwem, o tyle z zewnątrz tutaj w kuchni coś co lata mogło osiąść na tym kraniku, dlatego jeszcze go prysnę środkiem do szybkiej dezynfekcji. I przetrę delikatnie wszystkie te elementy. Tak samo tym ręcznikiem, który jest mokry, moje łapska tu jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, mam tutaj naczynie, do którego zleję w tym momencie resztkę tego płynu dezynfekującego. Odkręcę kranik, on poleci w pewnym momencie razem z piwem. O, nie wiem, czy to widać w tym momencie w kamerze, ale tak, jak to piwo jest klarowne, dzięki tym drożdżom S04 przypuszczam, to jest moje pierwsze piwo na S04, no to jestem w szoku. Tego nie piję, wylewam, bo to jest razem ze środkiem dezynfekującym. Żeby nam to się w ogóle ładnie przelewało, musimy uchylić teraz pokrywę. No i co? Lejemy do spróbowania. Słuchajcie, w rurce jest mega klarowne. No tutaj jest już na tyle ciemne, że nie jest przejrzyste, ale bardzo ciekawa barwa. Spróbuję. Ło, mega czuć pomarańcze. I goździki. Drugi plan goździki, pierwszy pomarańczy. Pomarańczy było chyba skórek 170-180 gram. No i nawet przebija się tutaj też ten owoc jałowca. Cynamonu jak na... Nie, jest cynamon. Jest cynamon, super. Kurczę. Trochę jak Coca-Cola. Czekajcie, robię cięcie, muszę to komuś pokazać. Za chwilę wracam i będę opowiadał dalej. Nie chcę wyjść na samochwałę, ale degustatorka praktycznie nie chciała mi oddać tego kieliszka. Po prostu mina jej się tak śmiała, że szok. Słuchajcie, na tym etapie to jest genialne. To jest naprawdę pyszne. Goździki, owoc jałowca, skórka pomarańczy i cynamon, laski cynamonu. Słód jasny, 100 g słodu ciemnego. Receptura będzie przy ważeniu piwa, także wejdźcie na kanał jak chcecie. Jak to piwko uważyłem, pełna receptura tam jest z ważenia tego piwa i degustacja za jakieś 3 tygodnie w święta może gdzieś pojawi się na kanale, no bo jestem mega ciekawy i chciałem właśnie nagrać ten filmik tak, żeby było i ważenie, i butelkowanie tego piwa i później, żeby była jego degustacja. Jestem zachwycony tym piwem. Warto robić takie piwka właśnie z takimi dodatkami. Naprawdę, ja lubię pilsy, lubię ipy, apy, ale to wyszło coś cudownego, genialnego. Dobra, dość użalania się nad sobą, że nie mogę wypić dzisiaj tego więcej. Butelkujemy. Butelkę ściągam z suszarki i patrzcie, jakie to proste teraz. W momencie, gdy będzie podchodzić pod koniec szyjki, ściągam butelkę po prostu i nakładam kapsel. Teraz to Wam powiem, że aż żałuję, że tylko założyłem to piwo na 18 litrów. Normalnie mogłem robić warkę 25. Brilliant. Pyk. Jest tyle napełnione, tyle zostało z szyjki. Nakładam kapselek do tego świątecznego piwa w kolorze fioletowym. Jeszcze zrobimy tu jakąś fajną etykietkę, zaprojektujemy i będzie gotowe wtedy. Odkładam na bok. I tak każdą kolejną butelkę nakładam. Kranik oczywiście cały czas odkręcony i nalewamy. Buteleczki, jak wiecie, jak widzieliście wcześniejsze moje filmy, zawsze na każdą warkę staram się mieć takie same. Taka estetyka pracy. Fajnie to później wygląda, jak piwo jest tak na dobrą sprawę w tych samych butelkach, z takimi samymi kapslami, fajnie zaetykietowane. Wydaje mi się, że to też jest taka dbałość i szacunek do tego, co robimy. Także jeśli jesteście piwowarami domowymi, to też to, jak dbacie o przygotowanie swojego piwa, no to też świadczy o Was tak naprawdę. Tak jak wiecie, ja ważę piwo z ekstraktów tylko, chociaż przymierzam się do pierwszego z zacieraniem, dlatego że stwierdziłem, że nie muszę robić tak dużej warki. Mogę zrobić nawet 10 litrów takiego piwa na początek i zobaczyć w ogóle, jak się w tym czuję. I naprawdę uwierzcie mi, ja nie jestem osobą, która tutaj robi z siebie i tak dalej. Moje metody po prostu, jeżeli chodzi o piwowarstwo domowe, do tej pory się sprawdzają. A to nie jest tak, że ja tą wiedzę zdobyłem, kurczę, sam, nie wiem, gdzieś, czy sam do tego doszedłem. Nie, właśnie dzięki ludziom mam teraz tą wiedzę, dzięki ludziom, którzy w dalszym ciągu wiedzą dużo więcej ode mnie, a po prostu się nie udzielają na YouTubie, załóżmy, tak? Ale zawsze odpiszą na forum, dlatego polecam też piwo.org i tam nieraz mi koledzy pomogli. I to dzięki nim też wiem, jak tak naprawdę dezynfekować i tak dalej. To nie jest żadna tajemna wiedza, trzeba chcieć czytać, a jak się nie chce czytać, to można obejrzeć Jastrzębia na YouTubie, który w tym momencie pewne rzeczy przekazuje. Aczkolwiek, tak jak mówię, ważenie przeze mnie piwa z ekstraktów nie jest niczym zaawansowanym. I ten kanał ma właśnie pokazywać to, że ważenie piwa w domu jest proste. Jak zaczniecie od czegoś takiego, to będziecie zadowoleni ze swojego piwa, a z czasem możecie tworzyć sobie piwo właśnie z zacieraniem i tak dalej. Dobra, słuchajcie, no i tak do końca to musi dobrnąć. Jest 13 butelka, jeszcze sporo ich mam tutaj do zlania, także teraz wejdzie przyspieszone tempo na to wszystko i jak będą wszystkie zabutelkowane, no to widzimy się na kapslowaniu i będziemy kapslować Gretą. happen. Ok, wszystkie butelki zlane, wyszło dokładnie 36 butelek piwa, teraz pozostało je tylko zakapslować. Jak to zrobić, pokazuję. Bierzemy naszą kapslownicę, w moim przypadku jest to najprostszy model Greta. Nakładamy na kapsel i mocno zaciskamy. I tak każdą butelkę. Jest to bardzo szybkie. Ok, wszystkie butelki zakapslowane, zatem przejdźmy do podsumowania. Ok, słuchajcie, nawet podczas butelkowania tego piwa nie mogę sobie po prostu przejść obok niego tak obojętnie. Serio jest tego warte. Tutaj butelka na razie tak wygląda, zakapslowana fioletowym kapslem. Oczywiście stworzę jakieś fajne etykiety, wydrukuję i będzie to oklejane. To, jak tworzę etykiety, w czym i na czym drukuję, jak kleję, jak się później ich łatwo pozbywam, no to pewnie temat na kolejny odcinek. Pewnie niedługi, ale jednak. Także to piwko sobie tu stoi. Natomiast tutaj mam je przelane. No tu jest 0,3 szklaneczka pojemności. No z chęcią to wypiję, mimo że to jest niegazowane. Słuchajcie, więcej czasu temu poświęcę w tym momencie, bo tak jak mówię, będzie degustacja na 100% na kanale, pojawi się tego piwa, tak żeby był cały taki cykl od procesu ważenia poprzez butelkowanie aż po degustację i cieszę się, że to piwo udźwignęło, to jest tego warte. Ciemna barwa, tu 38 SRM miało być i pewnie tyle będzie. No nie będzie pewnie przez barwę przejrzyste, ale jak było w wąskiej rureczce, to było idealnie przejrzyste w tej do zlewania grawitacyjnej, z zaworkiem grawitacyjnym. Co do tego piwa, aż się przygotowałem bardziej, bo wziąłem sobie ściągę z tego, co tu użyłem. Dla tych, którzy nie widzieliby filmu z ważenia, no to był właśnie ekstrakt słodowy jasny 2,8 kg. Ekstrakt słodowy ciemny 0,1 kg, 100 g, tylko po to, żeby uzyskać tą barwę i żeby wniósł jakieś tam nuty, powiedzmy, paloności i tak dalej. I cukier trzcinowy 300 g, co stanowiło tylko 9,4% zasypu. Ja chciałem, żeby on też wniósł jakieś nuty paloności, ale tak jak już mówiłem przy ważeniu, przy próbowaniu brzeczki, że moim zdaniem on wniósł karmel, takie nuty karmelowe i to samo tutaj czuję. To piwo nie miało być gorzkie, miało być zbalansowane i takie jest. Miało mieć 14 IBU, no więc przypuszczam, że około tyle tu jest. Tu była dana marynka 20 g na 20 minut gotowania o alfa kwasach 8,6. Drożdże, no to S04, jak wspomniałem, pięknie odfermentowały to piwo. Bardzo mocno osadziły się na dnie, naprawdę tam były tak zwarte, zbite. I tą gęstwę chyba jednak do czegoś wykorzystam, tylko do czego teraz, skoro te temperatury w piwnicy już 10 stopni na pilsy, a w domu temperatura za wysoka. Będzie trzeba pomyśleć coś. Słuchajcie, no więc tak naprawdę bardzo prosty zasyp. Dwa rodzaje ekstraktów i cukier trzcinowy. Skórka pomarańczy 150 g, tu napisałem, ale z tego co pamiętam z ważenia wyszło jej 170-180 gdzieś. No i 25 g goździków, 25 g cynamonu. To był taki bazowy przepis, czyli tak naprawdę była tu torebka goździków, taka standardowa przypraw, 4 laski cynamonu i proszę ja was, był owoc jałowca. też torebka. I to wszystko zagrało rewelacyjnie. Teraz to się chce pić niegazowane. No, jeśli piwo się nie zakaziło nigdzie tutaj podczas butelkowania, a jak widzieliście, dbałem o to strasznie. Poza tym ono już ma alkohol, więc też jest mniej podatne na infekcje. To na święta, za jakiś miesiąc, odbędzie się degustacja. Wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego odcinka na moim kanale, właśnie z butelkowania tego piwa. No i zapraszam do śledzenia następnych moich poczynań. Jak wiecie, cały czas się uczę i dokształcam w tym, co robię, dążąc do perfekcji. Domowej perfekcji. No, bez przesady. Także trzymajcie się, na zdrowie i cześć. Degustacja za 3-4 tygodnie.